Jest Grzesiek. I oczywiście najpierw, kochani, zawsze musi się odbić taka bardzo podstawowa formułka, która tu w światłowni obowiązuje na wszystkich koncertach, a przede wszystkim tych piątkowych. Zawsze Grzesiek mówi dzień dobry Państwu, Państwo powiedzą. No właśnie, dobry wieczór może dzisiaj nie będzie, ale Państwo musicie wtedy odpowiedzieć dzień dobry światłownia, albo dobry wieczór światłownia. Także mówię dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie byli, nie widzieli, ale mam nadzieję, że zapamiętają, bo to będzie na pewno piękne wspomnienie początku tego festiwalu. A zatem Grzesiek, zaczynaj. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór światłownia. I w ten sposób, proszę Państwa, rozpoczęliśmy bardzo oficjalną na razie część 13. Festiwalu Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Proszę Państwa, ten festiwal to jest festiwal, nad którym patronaty medialne objęła Telewizja Polska Bydgoszcz, Polskie Radio Pomorza i Kujaw-Zwade, w skrócie Radio PIK, a patronat honorowy objął starosta powiatu bydgoskiego, pan Wojciech Pożyk. Proszę Państwa, festiwal także współtworzą inicjatywa kulturalna BARD, lokalna inicjatywa kulturalna, Awiotek Elektryk, WZC Solidarność Oświata, burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński, firma Rekpol, firma Remedia, Siropol, poseł Tomasz Latos oraz oczywiście otwarta przestrzeń światłownia i Grzesiek Budziński. Grzeszku kochany, powiedz, to już 13. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego, ale powiedz mi, dlaczego w Twoim życiu Kaczmarski jest aż taki bardzo ważny, bo Ty wszędzie właściwie rozsiewasz tą jego cudowną aurę. Ty jesteś jak gdyby ambasadorem Jacka Kaczmarskiego. Otóż zaraziłem się piosenkami Jacka Kaczmarskiego jeszcze w ogólniaku i wtedy nauczyłem się grać. Wtedy śpiewałem te piosenki. Siadaliśmy na schodach jednego z najbardziej czerwonych ogólniaków w Bydgoszczy, czyli liceum numer 6, wywołując wściekłość dyrekcji, po prostu śpiewaliśmy głośno piosenki Jacka Kaczmarskiego. No tak to było po prostu. Tak się zaczęło, tak trwa i tak jest. I kiedy jest jakiś koncert, to ja Grzesiek mówi, i dla odmiany, proszę Państwa, zaśpiewam Wam jakąś piosenkę dla odmiany Jacka Kaczmarskiego. I tak jest zawsze. Proszę Państwa, jury, które dzisiaj będzie Państwa oceniało, to oczywiście ludzie związani ze światłownią, związani z muzyką także, więc ja może teraz jeszcze przedstawię. Jury Maciek Różycki. Brawa wielkie, jest przewodniczącym jury. Tak, jest z nami, bardzo serdecznie witamy. Jest to muzyk, kompozytor, poeta. Proszę Państwa, człowiek, który właściwie o muzyce wie wszystko, bo skończył muzyczne studia. Marzena Nowakowska, polonistka, historyk. Mówią o tobie Bartek z Kublicy. Adam Wujawachowicz. Jest z nami tak pan, legenda piosenki turystycznej, a także, proszę Państwa, matematyk, nauczyciel w 8. Znakomita matematyk. Znakomity, uczniowie potwierdzają, to znaczy dobrze potrafią liczyć. I proszę Państwa, Edyta Tudzińska. Edyto, bardzo serdecznie również witamy Ciebie w jury. Prywatnie Państwo wiecie, żona Grzesia Budzińskiego. To jury, proszę Państwa, wśród uczestników osoby, które... Zdaje się, że chciałeś coś o przewodniczącym jeszcze powiedzieć? O przewodniczącym? Tak, Maćku. To znaczy tak, no, jest to człowiek, na którego zawsze można liczyć. I często właśnie pomaga w światłowni, ale trzeba mieć po prostu odrobinę rezerwy na jego spóźnienia. Rozumiemy, on po prostu z daleka dojeżdża, bydgoskie kołki. Ja ci opowiem, nie umiem. Proszę Państwa, i już widzicie, i już wiecie, i już znacie cudowną atmosferę światłowni, że właściwie nie ma żadnej bariery między widownią a sceną, nie ma żadnej bariery między wykonawcami a publicznością. Proszę Państwa, stanowimy jedną wielką rodzinę, a tą rodziną jest właśnie światłownia i ja też do niej już należę. Także bardzo się cieszę, że mam przyjemność dzisiaj być z Państwem i mam nadzieję, że będę do końca świata jeden dzień dłużej. Ja mam takie pytanie, czy Piotr wie, czy Kostki jest, już? Jestem. Jest Piotrek. Czyli może.
przyjaciół mamy jeszcze, kochani, wiecie co? Właśnie, jeśli mówimy o światłowni, to mówimy o ludziach, którzy światłownię także wspierają. Tworzą ją oczywiście ci wszyscy, którzy tutaj są na co dzień, bo Grzesiek zatrudnia 7 osób niepełnosprawnych i to są osoby, które na co dzień także tutaj pracują, ale ci wszyscy wspierający to między innymi przyjaciele, którzy o, wymienili okna, wymienili drzwi, pomogli jeszcze w czymś tam, dlatego że wszyscy staramy się wspierać światłownię, bo jest to naprawdę wyjątkowe miejsce w Bydgoszczy. Zresztą jak widzicie, dojechać łatwo, parkingu co nie miara, niebawem postawię czy tutaj chyba parking jeszcze ten. Tak poziomowy. Tak, poziomowy. Więc proszę Państwa, to już samo widać, że światłownia jest miejscem wyjątkowym. No i myślę, że przekonacie się o tym także, kiedy zobaczycie, jak przebiegają również eliminacje, jak przebiegają również konkursy. Konkurs, bo eliminacje były. Otóż ja może tutaj się wtrącę na chwilkę. Słuchajcie, są takie osoby, na które na co dzień możemy zawsze liczyć, które nam zawsze pomagają, zupełnie bezinteresownie, w imię swojej pasji, w imię tego, żeby światłownia istniała. I ja bym poprosił tutaj na scenę 3 osoby. Ale to już musisz ty powiedzieć. Oczywiście. A Państwo klaszczecie. Bożena Laskowska. Wspaniała, cudowna dziewczyna, która zawsze z aparatem fotograficznym, kamerą, towarzyszy wielu imprezom, jest ze światłownią. Można powiedzieć od zawsze, Bożenko, prawda? Piotr Bielczykowski. Piotrek, także, proszę Państwa, paparazzi, kamera, aparat fotograficzny, wielka przyjęta światłownia. I niejaki diabeł wenecki. Jest z nami, widziałam już, także, proszę Państwa, to przede wszystkim miłość bluza. Człowiek, który nawet pokazuje się we wspaniałej konkurce Otwarta Przestrzeń Światłownia, otwarty także dla światłowni i przede wszystkim światłowni wspomagających. I to są, proszę Państwa, osoby, którym za chwileczkę wręczymy wyjątkowe dyplomy, prawda Grześku? Bo Ty przyznajesz się już od kilku lat. Już czytam. Proszę Państwa, te 3 osoby właśnie w tej chwili otrzymują tytuł Przyjaciel Otwartej Przestrzeni Światłownia. A taki jest tekst. Prezes Otwartej Przestrzeni Światłownia z ogromną radością przyznaje Panu Piotrowi Wietrzykowskiemu, Diabłowi Weneckiemu i Bożenie Laskowskiej, dla każdego z Was jest oddzielny oczywiście dyplom, tytuł Przyjaciela Otwartej Przestrzeni Światłownia. Nasze przedsięwzięcie to walka o istnienie kultury udostępnianej dla mieszkańców Bydgoszczy oraz o rolę osób niepełnosprawnych w tym względzie. Pan utrwala, czy Pani, dla potomstwa wszystko, co się u nas dzieje i za to dziękuję, bo to są osoby, proszę Państwa, które naprawdę z aparatem, z kamerą rozświetlają tutaj zawsze wszystkie uroczystości, a później niosą te informacje, jak przystało na kronikarzy swojego czasu i zawsze opowiadają o tym, co w światłowni się dzieje na Facebooku, na wszystkich mediach społecznościowych, a także w prasie. To właśnie dzięki nim możecie śledzić, nawet nie będąc w światłowni, to, co się dzieje u nas. Proszę bardzo. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Wszystkich przyjaciół, które ja znam, nie ma, bo przyjaciele zawsze byli z nami. Proszę bardzo. Grzesiu, podaję Ci teraz dla Piotra Wietrzykowskiego dyplom. Proszę bardzo. Piotrek, dla Ciebie dyplom. Wielkie brawa dla Piotka, proszę Państwa. Jak będziecie u niego na tym drugach, to światłownia jest na pierwszym miejscu. Dla Bożeny Laskowskiej. Przepraszam, Bożenko, tak staliście w kolejności, tak ułożyłam. Jestem. I dla Diabła Weneckiego, proszę Państwa, cudowny człowiek, cudowny bluesman, a także człowiek, który naprawdę jest wielkim przyjacielem, wielkie brawa. A zostaje z nami? Zostaje z nami, Piotr. Zostaje z nami. Jeszcze chwilę posiłkę. Bardzo prosimy. I proszę Państwa, to co jeszcze chciałam powiedzieć koniecznie, to oczywiście kilka słów o samym Grześku, bo nie byłoby światłowni, gdyby nie upór Grześka, nie byłoby światłowni, gdyby Grzesiek tutaj nie zapraszał cudownych ludzi. I między innymi w ubiegłym roku Grzesiek znalazł się na liście mocy 100 osób niepełnosprawnych, która po raz pierwszy w ubiegłym roku została dopiero stworzona. I to jest 100 osób, które są najbardziej wpływowe i jak najbardziej działają w swoich środowiskach. Grzesiek jest na stronie 32, jest tutaj także Monika Kuszyńska. I proszę Państwa, wielkie gratulacje dla Grześka. Grzesiek tej mocy teraz wielkie mocy ma problemy w naszej środowisku. Ale o tym dzisiaj nie mówimy. Co jeszcze mogę powiedzieć o Grześku? To
to jest 13. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego, ale Grzesiek przede wszystkim także jest twórcą i organizatorem kolejnego festiwalu, Festiwalu Widzących Duszą. W październiku ten festiwal, proszę Państwa, będzie w Światłowni. Zapraszamy Was bardzo, będzie już po raz 8. No i oczywiście każdy koncert piątkowy w Światłowni. Bez tego, co się tutaj dzieje, trudno żyć, bo rzeczywiście czasami aż człowiek tęskni. Natomiast wtorki także można przyjść i sobie pośpiewać z różnymi ciekawymi, fajnymi osobami. Proszę Państwa, pozostała nam chyba tylko już cudowna formuła, Grześku. Ja tutaj z publicznością wcześniej, muszę Ci powiedzieć, troszkę uzgodniłam pewne rzeczy i mam nadzieję, że zrobimy to wspólnie razem, kochani, prawda? Czy już możemy, Grzesiu, tę oficjalną formułkę wygłosić, czy jeszcze chciałeś coś powiedzieć? No, oczywiście. Nie, to już formalnie. Kochani, uwaga! 13. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego uważamy za otwarty! I wielkie brawa za to jest to. Serdecznie witam wszystkich uczestników tego cudownego konkursu, całą publiczność i wszystkich, którzy dzisiaj będą nam towarzyszyli. A proszę Państwa, pierwszą uczestniczką jest Kinga, żada do nas z Warszawy. Kinga w wolnych chwilach gra na ukulele i gitarze basowej. Uczęszcza na lekcje śpiewu, zawodowo jest sekretarzem redakcji w Rock Radio. Witamy Panią redaktor, proszę Państwa, bo my tutaj dziennikarze jakby też jesteśmy bardzo mocni. Brawa, brawa. A akompaniuje jej dzisiaj Kuba Mędrzycki, który normalnie akompaniuje jej na fortepianie. Mamy tutaj natomiast klawiszowy instrument. A Kuba także wielkie brawa. Bo Elizie Banasik także kiedyś tutaj towarzyszył, która wygrała. Już nie pamiętam który, ale także ten piosenek drugi. Już podobnie. Tylko pytanko, czy tą oddawę udało się obniżyć? A już patrzę. Odpłynął śpiewnym głosem.
stóp muchy pływa w szklance lemoniady. Śmi, nieszczęsny, śmi, szczęściarzu, o swej wierze i zwątpieniu. Śni o łasce, śni o karze, o oazie i pragnieniu. Zgromadzenia.
gdzie racją bytu jest bezkarny my. A ja na złość im nie należę i tak beze mnie o mnie gra. Jednego nikt mi nie odbierze. Ja jestem ja, ja, ja. Jednego nikt mi nie odbierze. Ja jestem ja, ja, ja. W karczmie tak siadam, by mnie widzieć mógł każdy obżar, duch najzdrowszy i pijak. To co mi Bóg dał zamiast zwykłych nóg, wokół półmiska bezwstydnie obijam. Ja tego nie tak nie wymyśliłam, tylko autor. Także tak się tłumaczę, że ukulele i jeszcze kapodasta do tego. Więc dla wielu niewidzialna.
zyska sławę, królem będzie, kto na szklaną górę wejdzie. Teraźniejsze stołki.
dym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc. Z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło w szybę wgniatam, a ustęp powietrza robię w żarze wyłom. Ten, co mnie słyszy, ma mnie za wariata. Woła, co świże jeszcze ci się śniło. Więc chwytam kraty rozgrzane do białości. Twarz swoją widzę, twarz przekleństwa. A obok sąsiad patrzy z ciekawością, jak płonie na nim kaftan bezpieczeństwa. Dym w dziurce od klucza, aż nie bez klamek. Pękają tymki wzdłuż spoconej ściany. Wsuwam swój język w rozpalony zamek. Śmieje się za mną, to się obłąkany. Lecz większość śpi nadal, przez sen się uśmiecha. A kto się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie. Ci przywiązani dymem materacu przepowiadają życia swego słowa. Nam pod nogami żarzą się posadzki. Deszcz iskier czerwonych osiada na głowie. Wciśnięci w najdalszy sali kąt. Tędy wrzeszczy, niech was jasna cholera. A my nie chcemy uciekać stąd. A my nie chcemy uciekać świata. Z ponad szczytu duszy oglądamy. Tam dziś spiewą się. Piosenka napisana mimochodem oraz przed szkołą. Przepraszam. Świat lśni, do szyby więc przyciskam nos.
patrzymy jak się poczu krwie. Krzyczymy czuciu gubiąc krok, a pani ciągle biega i za nią już tylko jeden dwóch, bo reszta pod ścianami tkwi i leżąc krzyczy czuciu czuciu. Pani się zatrzymuje zła pierwszego z brzegu łapki. Tym pierwszym zwykle bywam ja, bo jestem chmurny oraz zły. Czemu szczę, jak nie bawisz się? Ja z pociągu, wypadę tylko i zgodzie obok. Lecz nic nie mówię, cóż to da, coś tylko we mnie w środku drży. W kąciku siedzi cicho rusza, już wierzę smutno mi. Lecz z czasem minie deszcz i to wszystko naszym tak już jest, że zapomina się to zło. Tu troską szybki kres, więc znów bawimy wszyscy się pod czujnym okiem pani. Przedszkol naszym nie jest źle, szczególnie gdy się śpi. Biorą karę za nagrodę, odtwarzając krótkie skerce swe bez nut.
Magdalena Zakryśna, więźniów publicznościach, coraz bliżej jesteśmy. Proszę Państwa, to była Madzia Lewandowska i Kasia Lewandowska, także w roli przedszkolaczka, a ja zapraszam Państwa na króciutką przerwę. Przewietrzymy troszeczkę salę, Państwo też złapiecie do Lewandowska. No, myślę, że jest dobrą kandydatką, żeby dał przyjaciół Światłowni także dołączyć, a na pewno jest taką nieformalną, niepisaną. Dziękuję serdecznie Macieju, dziękuję Państwu. Proszę Państwa, z Grzegorzem znamy się oczywiście, można powiedzieć, 100 lat, dlatego że no, dziennikarstwo bydgoskie i tutaj no, nasza taka, takie nasze małe poletko prasowe. Wszyscy byliśmy zawsze bardzo blisko i jesteśmy nadal bardzo blisko i myślę, że wśród przyjaciół dziennikarzy wielu jest takich, którzy Grześka także popierają z prasy, z radia, telewizji. Ja miałam tę przyjemność, że pracowałam i w bydgoskiej telewizji i także obecnie jeszcze w bydgoskich gazetach. A przed Państwem, tak jak mówiłam, Dorota Sowa-Kuziela z Gdańska. Pojedynek z mistrzem, proszę Państwa. Dorota, wielkie brawa dla Doroty, bo wchodzi do mistrzostwa. Jak już czasami Państwo widzicie, jest na pewno bardzo związana ze skrzypcami. Jest wrocławianką, a od 4 lat mieszka w Gdańsku niedawno. Posiada bardzo trudną sztukę akompaniowania sobie na skrzypcach. Pisze własne piosenki, chociaż niekiedy wykonuje cudze, ale tylko te, które zapadły jej głęboko w duszy. A dzisiaj w pojedynku z mistrzem Łajka, autorska piosenka i tylko kołysanka z repertuaru Jacka Kaczmarskiego. Ja także chciałam Państwu przedstawić Tomka Małkiewicza z Bydgoszczy, który tutaj jest naszym człowiekiem zapewniającym to, że jesteśmy słyszani i tu, i tam, i pewnie na ulicy również, co daj Boże. A Tomek jest pewnie... Tomek jest z takiego bydgoskiego, także znanego klubu Estrada Stage Bar, gdzie także odbywają się fajne koncerty, ale myślę, że to nie jest konkurencja, tylko to jest po prostu w partnerstwo właśnie dwóch klubów. A Tomek z Przyjaźni dla Światłowni także tutaj jest dzisiaj z nami. Proszę Państwa, przed Państwem Dorota Sowa-Kuziela z Gdańska w pojedynku z mistrzem. Pryczę swą, gdzie pły gryzą.
zamienię na jedwabik. Zamienię moją norę na szlachecki zgrabny dworek. Ale gdy dwór ten już będę miał, coraz więcej mieć będę chciał. Cały świat opuści mnie. Świat mi powie, sprzedałeś. Potem będę się wstydził mej krwi i przodków, że biedni i źli. Potem zobaczycie mnie, jak uciec z przeszłości swej chcę. Mieć zapragnę wówczas śliczne, żywotne, alogiczne. Gdy błękitną krew będę miał, coraz więcej mieć będę chciał. Cały świat opuści mnie. Świat mi powie, przydałeś się. Thank you.
chciało, lecz wszystko tym samym zostało, bo ciało jest ciałem jak było, a dusza jest duszą, bo ciało jest ciałem jak było, a dusza jest duszą. Myślimy o sobie, jesteśmy pierwsi, wszystko daleko zostało za nami. Ja tylko pytam ciebie, dlaczego my wciąż idziemy czyimi śladami. Myślimy o sobie, jesteśmy pierwsi, wszystko daleko zostało za nami. Ja tylko pytam ciebie, dlaczego my wciąż idziemy czyimi śladami. Bo ciało jest ciałem jak było, a dusza jest duszą. Bo ciało jest ciałem jak było, a dusza jest duszą. Dobrze, a teraz w ogóle ta piosenka to jest sprzed 20 lat z czasów studenckich, gdzie moi koledzy grali właśnie Kaczmarskiego piosenki. Mi się wydawało do dzisiaj, że w ogóle są rzeczy, które powinna robić, nie powinna się kobieta pakować. I tak myślałam o piosenkach Kaczmarskiego do dzisiaj. Uważam, że wspaniale dziewczyny w ogóle śpiewają, jestem zachwycona. Zaproszę je na pewno do studia naszego Katolickiego Bydgoszcza. A teraz taka piosenka jedyna, którą napisałam 20 lat temu o miłości, więc jej takich nie popełniłam. Oczywiście po swojemu, trochę taka folkowa. I ciekawe jest to, że na tym festiwalu trochę takie klimaty folkowe wybrzmiewają. To mi się podoba. Dopiero będę. Proszę? Dopiero będę. O! To taka historia, wiecie, coś w stylu może Mickiewiczowskim. Dziewczyna zakochała się w czarowniku, a on w niej na wiosce. Gdybyś sam dla świata nie zechciał być Bogiem, byś stałabym przy Tobie. Gdybyś duchom czystym dał zamieszkać w sobie, stałabym przy Tobie. Gdybyś choć jeden cierń nosił na swej głowie, stałabym przy Tobie. Zostać mi tylko jeden i sam jeden.
sobie spał. I spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Wtem stary wilk przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną wrzapnęły dreszcze. Odczułem nagle wokół siebie nienawiść dla wojny, łeb, która tłumi wszędzie spokój, zryła wszystkie sny. Na rękach ciążki szybko, nawet w tym rozkazał. I stary stron wychowy dla nas, zrywa te sny. Pochłanam, pochłanam, tam wodę wilki opłanam. Leci nie zawalczy, lepiej, wódę dreszcze wychowany. Trochę śniegu będę znany, tego w domach chwala. Ciała mi wilcze, kłami, a ci są szarpane. Nie reszcze i śmiał, bo wymarł czas do mina chłej i krewy snęła z rany. Teraz nie łama księdza ciebie prosto bał. Ujrzałem moje dzieliczki, dwa raz wszędzie rozczarpane. Zginęły ślepe o wstępach, nie zyskał pewnie dwa. Bezradne na tym świecie złym, nie wiedząc kto jest zła. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna. Potrzeba naraz walczyć sami, z ran brzeg naraz krwawi. Pochłała, pochłała, tam wody wilk ją pała. Wyci nie zawalczyłem, gęsty w lesie chowane. Śniegu będę wdany, tylko dla maksymalny. Ciała wilcze, chłami kończyć to szarpane. Wypadłem na otwartą przestrzeń, biały swy skarżąc. Lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza wornia. Myśli tego, co mnie dojrzą, już się śmieją oczy. I ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Stąd się pokna oślepna, a ziemia spodła pryska. Wtedy pada pierwszy strzał, co tak mi odrzapuje. Chętę śmierci, jak on krnie, krew mi płynie z pyska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już próbuję. Pochłana, pochłana, na młode wilki opłana. I ty ci nie zawalczy, lepię w tym lesie. Krok śniegu będę ptanie, w tym kręgu plama chwala. Działa wilcze, kłami kończyć to szarpane. Wyrywałem się z obławy, schowałem w jakiś las. Lecz mi nieszczęścia miałem w tym, co każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas. Bo strzale zaś została mi na zawsze chwała blizna. Lecz nie skończyła się obława i nie śpią będzie psy. I zginą ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z ciebie zeprzeć, kurwa! Dzikie zawalczyłe, więc w tym lesie wychowane. Broń w śniegu będę wdany, w tym kręgu plama chwała. Ciała wilcze, kłami kończyć co szarpane. Lecz za bardzo mnie bolało. Już nie chłopcy,
Lecz mężczyźni, już kobiety, nie dziewczyny, młodość szybko się zabliźni. Nie ma w tym niczyjej winy, wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele. Wszyscy miarę są normalni, ale przecież to niewiele, ale przecież to niewiele. Nie wiem sam, co mi się marzy, jaka z gwiazd nade mną świeci, gdy wśród tych nieobcych twarzy szukam ciągle twarzy dzieci. Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć nie woła nikt kolego, że ktoś ze mną zagrał w berka, lub przynajmniej w chowanego, lub przynajmniej w chowanego. Własne pędy, własne liście zapuszczamy każdy sobie, i korzenie oczywiście na wygnaniu w kraju, w grobie, w dół, na boki, wzwyżku słońcu, na stracenie w prawo, w lewo. Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo. Stop.
napił. Słuchamy w toku, a mury rosną.
Grzegorzowi Budzińskiemu, oczywiście Grzesiek, nie mogło zabraknąć takiej kropeczki nad i wykonania Jacka Kaczmarskiego w twoim właśnie wykonaniu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Proszę Państwa, za chwileczkę koncert ubiegłorocznych laureatów. Pan Górski i spółka muszą się wpiąć, muszą tutaj jeszcze na scenie się urządzić. Maleńka przerwa.